Sama idea, żeby otwarte fundusze emerytalne traktowały trochę inaczej składkowiczów starszych niż młodszych, jest sensowna i o tym mówił minister Boni i mówiło się o możliwości kilku różnych funduszy w ramach otwartych funduszy emerytalnych w zależności od wieku. Te ograniczenia dotyczące inwestowania w te instrumenty ryzykowne mogły być właśnie mniejsze dla ludzi młodszych, a większe w przypadku pieniędzy ludzi starszych. Więc to oczywiście jest być może sensowne, ale jeżeli Rostowskiemu tylko chodzi o to, żeby znów przejąć jeszcze więcej pieniędzy ze środków przekazywanych dotąd do OFE na bieżące wydatki, no to mielibyśmy kolejny przykład antyreformy.